chciałabym bardzo, żeby w najbliższej przyszłości, jeśli uda mi się zrobić jeszcze jeden film, żeby pomału wcielać ideę weganizmu na moje plany. Byłam na takim planie w Szwecji, przyjaciół, gdzie byłam tłumaczem i tam na tym planie poznałam dwóch bardzo miłych ludzi, parę Szwedów, którzy taki plan wegański przeprowadzili. I chociaż oczywiście wydaje mi się, że może to się spotkać z jakimś oporem ze strony zespołów, ponieważ są ludzie, którzy jedzą zwierzęta, to ci ludzie byli tak absolutnie nieprawdopodobnymi kucharzami, że wiem, że pamiętam z tego planu tyle, że cały czas rozmawiano tylko o tym, co będzie na obiad, a z reguły w naszej pracy cateringi są najsłabszym punktem. Mówiąc krótko, dieta wegańska jest dużo tańsza, dużo zdrowsza i łatwiej na niej pracować. Najbardziej lubię robić śmietanę wegańską i robię ją tak, że prażę migdały, blenduję je, no i później robię całą tą procedurę robienia śmietany wegańskiej, która polega na tym, że generalnie bierzesz oliwę z winogron, czy tam oliwę z oliwek, to nie, bo to jest za gorzkie. I mieszasz ją z mlekiem sojowym na zimno, dodajesz trochę soli, trochę cytryny i to jest bardzo pyszne.